Chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do obejrzenia materiału filmowego, który został przygotowany w trakcie uroczystej sesji mającej miejsce w Trybunale Konstytucyjnym w związku z rocznicą, okrągłą 500-letnią rocznicą wydrukowania statutu Jana Łaskiego. Uznaliśmy, że Trybunał Konstytucyjny jest szczególnie dobrze nadającym się miejscem do tego, żeby właśnie pokazać ten nasz nadzwyczajny zabytek kultury prawnej, ponieważ Konstytucja to nie jest tylko ten akt normatywny, który w pewnym momencie konstytuanta uchwala, który obowiązuje właśnie jako zbiór pewnych norm prawnych, ale Konstytucja to także Konstytucja żywa, to tradycja konstytucyjna. Tę naszą tradycję konstytucyjną trzeba datować na bardzo wczesne lata. To, co nazywamy Konstytucją, czyli pewnym zbiorem norm regulujących życie społeczne, życie państwa i formułującym podstawowe prawa obywatelskie, powstawało sukcesywnie przez wiele setek lat. I statut Łaskiego jest jakby dowodem na to, na powstawanie tej żywej konstytucji. Uznaliśmy, że to jest świetna okazja, żeby pokazać dorobek I Rzeczpospolitej, nie tylko uświadomić sobie nam samym, jak było to wielkie wydarzenie, ale także pokazać to społeczności międzynarodowej. Stąd zaproszenie na tę sesję ambasadorów Unii Europejskiej i tych krajów, które odgrywają jakąś szczególną rolę we współczesnym świecie. I zaprosiliśmy tutaj także przedstawicieli najwyższych władz państwowych po to, żeby przez te kilkadziesiąt minut po prostu poddać refleksji naszą tradycję konstytucyjną i przede wszystkim zastanowić się, czym ona jest dla nas wszystkich dzisiaj. Szanowni Państwo, tak oto historyczną i symboliczną w dziejach Rzeczypospolitej pieśnią Bogu Rodzica w wykonaniu chóru Il Canto Minore zainaugurowaliśmy uroczyste spotkanie w Trybunale Konstytucyjnym poświęcone 500-leciu tradycji państwa prawa. Na zamknięcie ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej w 2006 roku, roku Jana Łaskiego. Sądzę, że podzielacie Państwo pogląd, a tak liczna obecność znamienitych gości utwierdza mnie w tym przekonaniu, iż właśnie to miejsce, siedziba Trybunału Konstytucyjnego, zarówno symbolicznie, jak i ze względu na pozycję Trybunału w systemie ustrojowym Polski, jest szczególnie predestynowane dla naszej wspólnej refleksji nad istotą i znaczeniem tradycji państwa prawnego w historii oraz we współczesności Rzeczypospolitej. A w tym kontekście także nad naszym wkładem w europejską kulturę prawną. W imieniu własnym oraz wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego wyrażam wielką radość z Państwa przybycia i pragnę szczególnie serdecznie powitać Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Lecha Kaczyńskiego. Witam tak licznie przybyłych przedstawicieli organów i instytucji państwowych, organizacji społecznych, środowisk prawniczych, wyższych uczelni, świata nauki, kultury i mediów oraz sędziów i prokuratorów. Serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy zaszczyciliście swoją obecnością dzisiejszą uroczystość w Trybunale Konstytucyjnym. Panie Prezydencie, Panie Marszałku, wszyscy szanowni i drodzy goście. Nie ośmieliliśmy się zaprosić wszystkich Państwa na dziś do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, gdyby nie usprawiedliwiał tego bardzo ważny powód. Otóż Sejm Rzeczpospolitej ogłosił rok 2006 rokiem Jana Łaskiego, kanclerza koronnego i prymasa Polski i właśnie pragniemy w tak szacownym gronie rok ten podsumować. Dziełem życia tej wielkiej postaci było wydanie drukiem całego dorobku prawnego
państwa polskiego i Rzeczypospolitej, czyli całego dorobku pierwszego naszego 500-lecia. Statut Łaskiego, taką nazwę historia nadała zbiorowi aktów prawnych składających się na całość regulacji prawnych ówczesnej Rzeczypospolitej, był w istocie pierwszym, jak definiuje go współczesny historyk, urzędowym zbiorem prawa, wydanym na polecenie władzy publicznej, państwowej. 500 lat temu otrzymaliśmy więc pierwszy kodeks prawa. Będzie dzisiaj jeszcze mowa o jego zawartości i to w sposób najbardziej kompetentny, ale w tym miejscu odnotujmy, że zbiór ten otwiera, inaugurująca także i to spotkanie, Bogu Rodzica. Przyczynę umieszczenia tej najprawdopodobniej XIII-wiecznej pieśni wyjaśnił kanclerz w przedmowie, podając, że jej autorem był sam święty Wojciech oraz że na mocy chwalebnego zwyczaju za aprobatą królów oraz dostojników była ona pieśnią rycerstwa polskiego śpiewaną w czasie wojennych zmagań z wrogiem. Tak poczesne miejsce Bogu Rodzicy w statucie Łaskiego można wytłumaczyć w jeden tylko sposób. I nikt co do tego współcześnie nie ma wątpliwości, była ona hymnem Królestwa Polskiego i to hymnem obowiązującym. I ta spontaniczna reakcja państwa na pierwsze dźwięki Bogu Rodzicy dowodzi chyba tego w sposób absolutny, że tak to właśnie było. Musimy odwołać się do wyobraźni i spróbować w ten sposób odtworzyć stan ducha naszych przodków z początku XVI wieku, by zrozumieć, jak przełomowe było to wydarzenie w naszych tysiącletnich dziejach. Wydawane we wcześniejszych stuleciach akty prawne, przede wszystkim różnego rodzaju przywileje dla różnych stanów, bo taka była średniowieczna, chciałoby się rzec, technika legislacyjna, spoczywały dotychczas w królewskich kancelariach, spisane ręcznie na pergaminie, najczęściej w jednym egzemplarzu. Z pewnością były ręcznie kopiowane, ale społecznie funkcjonowały przede wszystkim w ustnym przekazie. Zbiór prawa, wydany drukiem w 1506 roku w 162 egzemplarzach, do czego kanclerza królestwa zobowiązano uchwałą Sejmu Radomskiego z 1505 roku, był już od tego momentu urzędowym zbiorem prawa, do którego mógł odwoływać się nie tylko krąg wtajemniczonych, ale wszyscy bezpośrednio zainteresowani. Jeśli uświadomimy sobie, że Biblia Gutenberga została wydrukowana na początku drugiej połowy XV wieku, nie później niż w 1455 w niespełna 200 egzemplarzach, to jednocześnie musimy zauważyć, że statut Łaskiego wydany w podobnej liczbie egzemplarzy jest efektem zastosowania wynalazku cywilizacyjno-technicznego stosunkowo świeżej daty i to zastosowania na wielką skalę. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo na stan świadomości ówczesnych musiał wpłynąć fakt tak znaczącego upowszechnienia prawa. Oto w tej chwili najważniejsze akty prawne stanowiące podstawę życia publicznego i prywatnego i to nie tylko ówczesnego narodu politycznego, jakim była szlachta, znalazły się w powszechnym obiegu. Zostały złożone nie tylko w skarbcu koronnym na Wawelu, ale także we wszystkich starostwach i katedrach, opuściły szuflady królewskie, królewskich archiwów i przez swoją powszechność poczęły tworzyć już inną świadomość prawną kolejnych pokoleń, wychowywanych odtąd we wspólnej i znacznie szerszej niż kiedykolwiek przestrzeni prawnej. Na przykład przekazanie statutu Królestwa Polskiego w imieniu króla Zygmunta oraz kanclerza Łaskiego kapitule gnieźnieńskiej nastąpiło już 27 kwietnia 1507 roku, co odnotowano w aktach tej kapituły pod taką właśnie datą. Pełniej teraz rozumiemy, dlaczego konstytucja radomska Nihil Novi z 1505 roku mogła wprowadzić zasadę promulgacji prawa, czyli ogłaszania aktu prawnego w specjalnym urzędowym wydawnictwie. Zasadę, którą tak się szczycimy i której fragment uznaliśmy za stosowne umieścić nad egzemplarzem obecnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku, wyłożonej w foyer naszej siedziby, a otwartej właśnie na przepisie zawierającym współczesną, analogiczną treść. Dzięki aktowi sejmowemu z 1505 roku uchwalone prawo mogło być drukowane, a tym samym upowszechnione i ugruntowane. Przyjmuje się powszechnie, że pierwszą nowoczesną konstytucją europejską jest polska konstytucja 3 maja, uchwalona w 1971 roku. Ale nie brak i takich, którzy utrzymują,
że pierwszą częścią prawdziwie pierwszej pisanej polskiej konstytucji jest właśnie uchwała Sejmu Radomskiego z 1505 roku. Na całość tak rozumianej pisanej konstytucji składałyby się jeszcze akt Konfederacji Generalnej Warszawskiej z 1573 roku, wprowadzającej do przestrzeni życia publicznego zasady tolerancji religijnej oraz artykuły henrykowskie z tego samego roku, niezmiernie istotne dla zrozumienia całej naszej kultury publiczno-prawnej, respektowanej moim zdaniem także i współcześnie. Kiedy po z górą 400 latach czytamy w nich słowa Henryka Walezego, cytuję, jeśli byśmy czego, Boże uchowaj, co przeciw prawom, wolnościom, artykułom, kondycjom wykroczyli, albo czego nie wypełnili, wtedy obywatele, koronne obojga narodu, od posłuszeństwa i wiary nam powinnej, wolne czyniemy. Łatwiej przychodzi nam teraz zrozumieć nam współczesnym, dlaczego Polacy, jako obywatele, potrafią w pewnych sytuacjach przeciwstawić się władzy, ryzykując w obronie najwyższych wartości nawet życie. Artykuły henrykowskie potwierdzane były od końca XVI wieku przez wszystkich królów elekcyjnych. Zawarte w nich, czy też z nich wyprowadzane prawo oporu w obronie wartości chronionych prawem stanowiło niezwykle istotny czynnik kształtowania się postaw obywatelskich nie tylko w I Rzeczpospolitej. Mnie się wydaje, to jest mój osobisty pogląd, że właśnie Solidarność była też taką konfederacją wyprowadzaną z prawa do oporu. Potrafiliśmy po wiekach tak się właśnie zachować, bardzo spontanicznie, a jednocześnie wpisując się tym zachowaniem w całą naszą tradycję I Rzeczpospolitej. Podkreślam, to jest mój osobisty pogląd. Nowo wybrany przewodniczący Parlamentu Europejskiego, pan Hans-Gert Pöttering, powiedział ostatnio, że bez Solidarności, bez wielkiego polskiego papieża Jana Pawła II nie doszłoby do przemian ostatnich dwóch dekad, a przynajmniej nie nastąpiłyby one tak szybko. Nasz wielki rodak, ksiądz i zarazem poeta Karol Wojtyła, a następnie papież Jan Paweł II, wielokrotnie podkreślał, że całą swoją formację intelektualną i duchową zawdzięcza polskiej tradycji kulturowej, w tym polskiemu uniwersytetowi. Znakiem szczególnym tej tradycji jest napis widniejący w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego plus ratio quam vis. Nie da się z kolei zrozumieć fenomenu Solidarności realizującej i osiągającej swoje cele wyłącznie środkami pokojowymi bez próby odpowiedzi na pytanie, skąd czerpała ona przekonanie o słuszności i skuteczności obranej drogi w obliczu bezpośredniej konfrontacji z potęgą państwa totalitarnego, a właściwie całego bloku sowieckiego rządzonego totalitarnymi metodami. Samo przecież przekonanie, że ma się rację, nigdy nie wystarczało i nie wystarcza za skuteczny środek do zwycięstwa tej racji. Solidarność zatem musiała posługiwać się jakimś orężem, o którego sile jej członkowie byli naprawdę przekonani. Nie mógł to być tylko jakiś nagi instynkt obywatelski, imperatyw obywatelski, pchający blisko 10-milionową organizację, podobno największą w dziejach świata, do zachowań, jak wydawało się wówczas wielu, irracjonalnych. Moim zdaniem tym orężem było głęboko w nas ugruntowane przekonanie, że bronią to, i to bronią skuteczną, jest prawo i zdolność Polaków do poszukiwania sposobu rozwiązania każdego, nawet najbardziej nabrzmiałego konfliktu poprzez porozumienie stron, a zatem dialog i podsumowujący go konsens. Przestrzeganie prawa, albo lepiej poszanowanie prawa, nie było w okresie Złotego Wieku Rzeczypospolitej celem samym w sobie. Może warto w tym miejscu i w tej chwili odnotować, że wczoraj minęło 500 lat od objęcia tronu przez Zygmunta I, zwanego Starym. Nastąpiło to bowiem 24 stycznia 1507 roku. A właśnie z tym faktem historycznym wiąże się powszechnie początek Złotego Wieku Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Prawo na tych samych zasadach mieli być poddani wszyscy. To jest bardzo istotne. Również król. Król pod jednym prawem z nami. Pisano w 1594 roku, cytuję, bo w wolnych państwach powaga majestatu cum autoritate legum albo równa, albo mniejsza. W Polsce nie rex supra leges, ale leges supra regem. Wyrażając we właściwej tamtym czasom formie istotę państwa prawa, do której to idei tak bardzo współcześnie w Europie jesteśmy wszyscy przywiązani. Wymaga jednak podkreślenia,
że idea ta nie pojawia się na ziemiach polskich dopiero w XVI wieku. Jakże pięknie wyraża ją jeszcze przed końcem XII wieku w Kronice Polaków mistrz Wincenty, zwany później Kadłubkiem, w dialogu króla Bolesława Chrobrego ze świętym Wojciechem. Święty o wielu rzeczach krótko go poucza. Godne, mówi, majestatu królewskiego są słowa, gdy wyznaje, iż jest władcą, którego wiążą prawa, tak dalece powaga władców zależy od powagi prawa. I na pewno te słowa zostały napisane przed końcem XII wieku, bo to jest cytat z pierwszej księgi mistrza Wincentego. Ona na pewno była napisana w okolicach 1190 roku. Po utracie państwowości z końcem XVIII wieku Polacy zostali dotknięci głęboką traumą. Do dziś zadaje się pytanie, jak to było możliwe, aby spotkało to naród tak przywiązany do wolności i prawa. Ale jeszcze przed tą katastrofą, przez cały wiek XVIII, toczyła się dyskusja wykraczająca daleko poza granice Rzeczypospolitej, której celem było zdiagnozowanie najistotniejszych braków ustrojowych naszego państwa. Wynikiem tej dyskusji było słynne dzieło Konstytucja 3 maja, która w przeciwieństwie do statutu łaskiego de facto nie stała się obowiązującym prawem. Przyszło jej pełnić niezmiernie ważną, ale jedynie już symboliczną funkcję budowania ducha narodowej wspólnoty. Bez Konstytucji 3 maja, bez jej siły moralnej, trudno sobie wyobrazić równie silną dynamikę walk o niepodległość w wieku XIX. Po klęskach powstań pod koniec tegoż wieku pytania o przyczyny utraty państwowości wróciły z siłą zwielokrotnioną. W sposób naturalny przyczyn klęski upatrywano w niedostatkach ustrojowych I Rzeczypospolitej. Czy staliśmy niejako również dowierzać wartości i sile tej pisanej przez cały XVI wiek konstytucji, skoro nie uchroniła nas przed najgorszym? Ale czy słusznie? Czy raczej nie zawiedli wówczas, jak to zwykle bywa, ludzie? Chciałbym serdecznie prosić teraz pana prezydenta o zabranie głosu. Panie marszałku, panie prezesie, szanowni państwo. No przed chwilą wysłuchaliśmy w istocie wykładu, który charakteryzowały niezmiernie szerokie asocjacje. Asocjacje między tym, co napisał pierwszy w naszej historii poza Galerem Anonimem kronikarz, w każdym razie pierwszy, który był Polakiem, a nawet konstytucją majową. Ja swoje wystąpienie nieco skomprymuję w stosunku do tego. Ja chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że obchodzimy, a właściwie obchodziliśmy w zeszłym roku, rocznicę niezmiernie istotną z punktu widzenia kształtowania polskiej kultury prawnej. Kultury, która jest stosunkowo mało znana w Europie, a która powinna być znana nieporównanie bardziej. Konstytucja Nihil Novi i związany z nim zbiór praw, czy zwód, jak wtedy mówiono, kanclerza i prymasa Łaskiego, był efektem rozwoju naszego państwa, rozwoju, który na ogół podsumujemy niejako nazwą Pierwsza Rzeczpospolita. Ten rozwój oczywiście trwał lat 500 i słusznie mówił pan prezes, nie pamiętam, czy wtedy, gdy rozmawialiśmy jeszcze chwilę wcześniej, czy przed rozpoczęciem naszych obrad, czy teraz w czasie wykładu, że statut Łaskiego przypada na sam środek naszej historii. Ale bez wątpienia początki w ściślejszym tego słowa znaczeniu można tutaj wywieść od XIV wieku, od przywileju Koszyckiego, od czasów, gdy stan rycerski powoli zaczął przekształcać się w stan szlachecki. Poprzez ten przywilej warski, jedleńsko-krakowski, w końcu kluczowy Nieszawsko-Czerwieński czy na koniec Piotrkowski. Wszystkie one kształtowały
swoisty stan rzeczy, który doprowadził do powstania pewnego fenomenu ustrojowego, jakim była pierwsza Rzeczpospolita, jakim była demokracja szlachecka. Na początku XVI wieku Sejm Radomski, z którym ściśle związana jest owa zbiór praw, a także konstytucja Nihilnowi, był Sejmem realizującym kilka zadań. Jednym z nich próba rozpoczęcia procesu, który nazywamy egzekucją dóbr i praw. Ten Sejm, mówię ten Sejm w tym sensie, że w tamtych czasach o każdym Sejmie można mówić oddzielnie, był też niewątpliwie bardzo silnie związany z ideą zapoczątkowaną w końcu wieku XIV, z ideą, a także praktyką Unii Polsko-Litewskiej, która jednak w tym okresie przeżywała bardzo skomplikowane dzieje. Przypomnijmy, że kilka lat wcześniej była tak zwana Unia Mielnicka i była też próba wprowadzenia rządów Senatu, czyli ustroju o charakterze arystokratycznym. Próba, która zakończyła się niepowodzeniem. Niejako odpowiedzią na nią było Nihilnowi, ale odpowiedzią na nią było także, Nihilnowi było też pewną ofertą wobec stanu szlacheckiego, czy też jeszcze rycerskiego, inaczej mówiąc bojarów litewskich. Wtedy odpowiedzi bezpośredniej jeszcze nie było, ale był to na pewno istotny krok na drodze do Unii Lubelskiej w roku 1569. Od tego to czasu możemy mówić w sensie ścisłym o Rzeczpospolitej obojga narodów. To wszystko fakty oczywiste, ale dlaczego niezwykle warte podkreślenia? Dlatego, że istotnie, jak mówił pan prezes, między rozwiązaniami wtedy przyjętymi, między zasadą promulgacji prawa, następnie zasadą publikowania go w języku polskim, kilkadziesiąt lat późniejszą od roku 1505, lat 40. XVI wieku, między zasadą pierwszeństwa prawa przed władzą, w tym przypadku władzą królewską, a ukształtowaną przecież w wieku XIX ideą państwa prawnego, istnieją dosyć silne związki. Związki, można powiedzieć, dotyczące przedmiotu, treści owej idei. I z tego punktu widzenia na pewno jesteśmy, jeżeli nie pierwsi, bo za słabo znam historię Europy, żeby tutaj to przesądzać, to jedni z pierwszych. I ten fakt jest niezmiernie z punktu widzenia nie tylko naszej tradycji, naszej historii, naszej wiedzy o historii, ale także z punktu widzenia naszego miejsca w Europie istotny. Ten fakt powinien być jak najszerzej propagowany. Wiemy wszyscy, że demokracja szlachecka ukształtowana właśnie w wieku XVI była ustrojem, który działał skutecznie tylko czas pewien, że została ona zakwestionowana, ograniczona, w końcu zniszczona przez system zwany potocznie, chociaż dzisiaj oczywiście ten termin jest kwestionowany, oligarchią magnacką. Że zasada jednomyślności funkcjonująca od początku naszego parlamentaryzmu wyrodziła się w zasadę liberum veto. Tutaj jednak warto przypomnieć, że dopiero po stu kilkudziesięciu latach, że między rokiem 1493, który przyjmuje się jako początek dwuizbowego parlamentu polskiego, razem z królem zwanego Sejmem, a pierwszym liberum veto minęło dokładnie 159 lat, ponad półtora wieku. To długi okres, a zasada jednomyślności była zasadą przez ten cały okres obowiązującą. Ale nie można też zapominać, że ustrój demokracji szlacheckiej wyrodził się i że jeżeli mówimy o upadku naszego państwa, a była o tym mowa w referacie pana prezesa Trybunału Konstytucyjnego,
to jego przyczyny nie są szczególnie trudne do ustalenia. Nasze państwo niezmiernie rozległe, w początku XVII wieku obejmujące około 1 000 000 km², upadło ze względu na swoją słabość. Słabość zupełnie niejako niedostosowaną do jego rozmiarów. Nie tylko rozmiarów terytorialnych, ale także do jego ludności. Bo w tym okresie rangę mocarstw europejskich uzyskiwały państwa i nieporównanie mniejsze w sensie terytorialnym i ludnościowym w porównaniu z Polską, że przypomnę swoistą pod tym względem karierę Szwecji przede wszystkim w wieku XVII, a następnie na początku wieku XVIII, czy też znacznie trwalszą historycznie potęgę państwa pruskiego. Państwa te zorganizowane były na innych zasadach, zasadach całkowicie z punktu widzenia naszej 20-21-wiecznej kultury prawnej, kultury demokratycznej nieakceptowalnych. I byłoby całkowitym nieporozumieniem do tego rodzaju tradycji nawiązywać. Ale jeżeli pan prezes nawiązał słusznie także do tradycji pierwszej konstytucji pisanej jako prawa stanowionego, w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo podzielam pogląd, że w jakimś sensie o artykułach henrykowskich z punktu widzenia pięknej naszej tradycji tolerancji, także Konfederacji Warszawskiej można nawiązywać, można mówić jako o konstytucji, ale przyjmuję tutaj pogląd potoczny, że pierwszą europejską konstytucją była konstytucja 3 maja, to proszę pamiętać, że celem tej konstytucji podstawowym, choć prawdą jest, że niezrealizowanym, było zasadnicze umocnienie naszego państwa. I że w trakcie prac Sejmu Wielkiego, w trakcie reform, począwszy od reform Sejmu Konwokacyjnego po śmierci Augusta III, to wzmocnienie państwa w sposób bardzo istotny nastąpiło. To było w dalszym ciągu państwo republikańskie, choć nazwy Rzeczpospolita, Konstytucja 3 maja, nazwy, do której wszyscy, jak sądzę, tutaj na tej sali jesteśmy niezwykle przywiązani, nie używała. Ale było to państwo o władzy nieporównanie bardziej zwartej i przynajmniej inspenie porównanie skuteczniejsze. Już choćby fakt, że do wojny 1792 roku przystąpiliśmy z nieźle zorganizowaną prawie 100-tysięczną armią, na to wskazuje, jeżeli porównamy to z sytuacją o 30 czy 35 lat wcześniejszym. Myślę więc, że do tradycji republikańskiej Polski dobrze warto nawiązywać. To jest piękna tradycja, to jest tradycja, którą trzeba podtrzymywać. Tradycja rządów prawa, tradycja podporządkowania władzy prawu, istotnie w Polsce, można powiedzieć, starożytna, jest tradycją w dzisiejszych czasach skądinąd bezdyskusyjną i wartą mocnego podkreślania, szczególnie na różnego rodzaju międzynarodowych forach, bo fakty z tego zakresu, jeżeli są znane, to w dużym stopniu w krajach, które bym określił jako kraje nie z najbliższego naszego otoczenia. Wczoraj muszę powiedzieć, że świetnie znał ją pewien turecki profesor, który oprowadzał po Pałacu Sułtańskim. Turcja jest nam krajem bliskim, zaprzyjaźnionym z nami, no ale nie jest żadnym z naszych sąsiadów, ani nie należy dzisiaj do Unii Europejskiej, choć miejmy nadzieję, że kiedyś będzie do niej należała. I to jest zadanie bardzo, ale to bardzo istotne. Ale ta tradycja republikańska musi się łączyć z państwem, które jest w stanie działać skutecznie. Państwem, które jest skuteczne w stanie bronić interesów międzynarodowych naszego kraju, a także interesów obywateli.
Tradycja państwa prawnego ukształtowała się oczywiście, ja już mówię o XIX-wiecznej tradycji, właściwie nie tyle tradycja, co idea państwa prawnego w pewnej sytuacji historycznej, która w jakimś sensie przypominała XVI-wieczną Polskę. Natomiast była ta tradycja, w której podstawową relacją jest relacja między władzą a obywatelem. Po doświadczeniach XX wieku, po doświadczeniach dwóch totalitaryzmów, każdy powinien być na ten aspekt związany z rzeczywistością bardzo uczulony. Ja to całkowicie akceptuję. Ale proszę pamiętać, że państwo nie jest tylko zagrożeniem dla obywatela. Jest i powinno być także jego obrońcą. Ponieważ relacje, w których żyjemy, to nie są tylko relacje pionowe między władzą a obywatelem, ale są to, rzecz by można, również relacje poziome między obywatelem a obywatelem. I że zagrożenia dla obywatela wynikają nie tylko z nadużyć władzy państwowej, ale bardzo często z tych relacji o charakterze poziomym. I w tym zakresie państwo jako obrońca, jako gwarant praw, także praw nie wobec państwa, a wobec innych, powinno móc działać w sposób skuteczny. I jest to w dzisiejszym czasie, dzisiejszej Europie, nie mówię o całym świecie, zadanie nie mniej istotne niż ta pierwsza relacja, która pozostaje istotna, ale w jakim sensie też jest problemem w poważnym przynajmniej stopniu w naszej cywilizacji rozwiązanym. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie panu prezydentowi. I tę pierwszą część chcielibyśmy zamknąć zapoznaniem się z treścią, a także podpisaniem pewnego uroczystego aktu, który za chwileczkę pozwolę sobie państwu przeczytać i następnie zaprosić naszych najdostojniejszych gości do złożenia pod nim podpisów. 500 lat tradycji państwa prawa w Rzeczypospolitej. Pro memoria. Pomni wielowiekowej historii państwa polskiego pragniemy zwrócić uwagę, że poczesne miejsce zajmuje w niej 500-letnia tradycja parlamentarnego stanowienia prawa oraz jego urzędowej promulgacji jako warunku powszechnego obowiązywania prawa. Z dumą spoglądamy na dokonania naszych przodków w wieku XV i XVI, kreujących w Rzeczpospolitej Korony Polskiej Wielkiego Księstwa Litewskiego podwaliny zasad państwa prawa w postaci Konstytucji Radomskich z 1505 roku, w tym Nihilnowi, oraz aktów konstytucyjnych Konfederacji Generalnej Warszawskiej i artykułów henrykowskich z 1573 roku. Pośród tych dokonań szczególne miejsce zajmuje dzieło kanclerza koronnego i prymasa Polski Jana Łaskiego, który w 1506 roku publikacją Statutu Łaskiego zapoczątkował tradycję urzędowego ogłaszania obowiązującego prawa jako gwarancji rządów prawa i jego skutecznej egzekucji. Te zasady, których funkcjonowanie współcześnie Janowi Łaskiemu wzniośle i prawdziwie określali lex est rex lub lex ex anima rei publice, należą od wieków do kanonu europejskiej kultury prawnej oraz stanowią o znaczącym wkładzie Polski w dorobek europejskiej myśli ustrojowej i prawno-konstytucyjnej. Dziś zgromadzeni w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego w obecności prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedstawicieli najwyższych władz państwa uroczyście zamykamy obchody ustanowionego uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej roku Jana Łaskiego. Świadomi, że dobre prawo i dobre obyczaje obowiązujące tym mocniej, im wyższy urząd i godność przyszło komu piastować, są konieczne dla prawidłowego rozwoju narodu, państwa, wspólnot samorządowych i żyjących w nich obywateli, z satysfakcją potwierdzamy nasze głębokie przywiązanie do tradycji oraz zasad demokratycznego państwa prawa, a także determinację w ich kultywowaniu, mając na względzie ogromne znaczenie tej tradycji i tych zasad dla Polski oraz innych państw Unii Europejskiej. A
teraz, proszę Państwa, część na refleksję naukową. Poproszę pana profesora Wacława Uruszczaka, jednego z najwybitniejszych znawców problematyki statutu łaskiego, profesora nauk prawnych, kierownika Katedry Historii Prawa Polskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Profesor Uruszczak specjalizuje się w problematyce historii prawa polskiego i ustroju Rzeczypospolitej od XV do XVIII wieku oraz europejskiej kultury prawnej. Jest autorem wielu monografii poświęconych polskiej tradycji prawnej oraz jej twórcom i prekursorom, a także opracowań o charakterze popularyzatorskim, o czym świadczy również przekazana dziś Państwu publikacja wydawnictwa sejmowego poświęcona Janowi Łaskiemu. Bardzo proszę, panie profesorze. Panie Prezydencie Rzeczypospolitej, Panie Marszałku Sejmu, Panie Marszałku Senatu, Panie Premierze, Panie Prezesie Trybunału Konstytucyjnego, Szanowni Państwo. Termin tradycja oznacza całokształt związków teraźniejszości z przeszłością. Dotyczy to w szczególności sfery prawa. Prawo jest z zasady tradycyjne, a tradycja jest nim stale obecna. Nie da się bowiem oderwać całkowicie prawa teraźniejszego od jego przeszłości. Wiek XX przyniósł w dziedzinie prawa doświadczenia niezwykle tragiczne. Pod hasłami rewolucji i rewolucyjnych przemian w państwach totalitarnych celowo odrywano prawo od związków z tradycją. Gloryfikowano świadomie funkcję instrumentalną prawa, usprawiedliwiano tym samym faktyczne wykorzystywanie prawa dla realizacji celów politycznych, często niecnych i prowadzących do ludobójstwa, tyranii, dyskryminacji indywidualnych i zbiorowych prześladowań. Prawo będące czystym instrumentem władzy zatraca walor rzeczywistego regulatora ludzkich zachowań. Jest jedynie rozkazem władzy, którego respektowanie zależy od praktycznej możliwości wymuszania posłuchu. Tam, gdzie te możliwości się kończą, powstaje sfera bezprawia. Doświadczenie historyczne uczy, że prawo nie może obywać się bez tradycji, czyli stałej w nim obecności elementów z przeszłości. Trwałość ta konieczna jest dla wyrabiania w społeczeństwie poczucia stabilizacji i pewności instytucji publicznych, bez których jednostka traci poczucie bezpieczeństwa. W wymiarze zbiorowym brak poczucia bezpieczeństwa prowadzi do wewnętrznych zaburzeń, przewrotów, rewolucji. Prawo powstaje i rozwija się w historii. Bez historycznej refleksji nad prawem nie sposób przeciwstawić się ogromnie niebezpiecznej społecznie instrumentalizacji prawa, ani też wyzwolić od dogmatycznego absolutyzowania jego instytucji, które, jak uczy historia, mogą prowadzić do powstawania prawa haniebnego, będącego zaprzeczeniem idei prawa. Prawo winno być prawe. Jus est quod justum est. Miniony 2006 rok na mocy uchwały Sejmu Rzeczpospolitej z 16 grudnia 2005 roku został ustanowiony rokiem Jana Łaskiego, kanclerza wielkiego koronnego, arcybiskupa gnieźnieńskiego, prymasa Polski. W uchwale przypomniano o wiekopomnym dziele wielkiego kanclerza, zbiorze praw, zwanym popularnie Statutem Łaskiego, który ukazał się drukiem w styczniu 1506 roku, konkretnie 27 stycznia 1506 roku w oficynie Jana Hallera w Krakowie, pierwszej stałej drukarni w Polsce. W dziejach polskiego prawa ogłoszenie tego dzieła stanowiło wydarzenie wyjątkowej wagi, które istotnie zaważyło na losach prawa oraz samego państwa. Najwybitniejsze dzieło kanclerza Łaskiego, zbiór praw znany jako Statut Łaskiego, powstał w rezultacie uchwały Sejmu Walnego, obradującego w Radomiu na wiosnę 1505 roku. Sejm ten, jeden z najważniejszych w dziejach staropolskiego parlamentaryzmu, został w istocie zwołany przez króla Aleksandra Jagiellończyka w celu wykonania postanowień Unii Mielnickiej z 1501 roku. Unii, która miała zjednoczyć Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno ciało, w jedno ciało, w Rzeczpospolitą. Zamieszczony w samym statucie wizerunek Sejmu Walnego w postaci znanego drzeworytu przedstawia to najwyższe zgromadzenie prawodawcze nie jako Sejm Korony, Sejm Królestwa Polskiego, ale jako Sejm Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Dowodzą tego herby ziemi księstw otaczające stany sejmujące, które zawierają herby nie tylko ziem korony, ale także Wielkiego Księstwa Litewskiego i innych księstw uznających władzę króla Aleksandra.
Z pewnością drzeworyt ten był inspirowany przez samego kanclerza i wyrażał jego unijny program polityczny. Drogą do Unii miał być udział reprezentantów wszystkich członków wspólnego ciała państwa we wspólnym Sejmie Walnym, a więc w parlamencie. Sejm w Radomiu z 1505 roku nie stał się jednak Sejmem Zjednoczeniowym, którym będzie dopiero Sejm Lubelski w 1569 roku. Także na tym samym Sejmie Radomskim król Aleksander na prośbę posłów w dniu 3 maja 1505 roku wydał dokument potwierdzający złożenie przez niego przysięgi zachowywania praw, czyli dokument tak zwanej confirmatio iurium, konfirmację praw. Oznaczało to w istocie afirmację prawa jako czynnika nadrzędnego w państwie, źródła wszelkiej władzy. Akt królewskiej konfirmacji praw pozostawał w logicznym związku z upowszechnionym od XV wieku w Polsce pojmowaniem państwa jako Rzeczpospolitej, a więc rzeczy, czyli sprawy wspólnej dla wszystkich. W państwie wspólnym, w Rzeczpospolitej, ustawy nie mogą powstawać inaczej jak za wspólną zgodą. Prawo jest bowiem duszą państwa, państwa Rzeczypospolitej. Lex est anima rei publice. Tak pisał wybitny polski pisarz polityczny w XVI wieku Wawrzyniec Goślicki. Trzecim dziełem Sejmu Radomskiego było podjęcie akcji kodyfikacji prawa polskiego, której owocem stał się Statut Jana Łaskiego. Statut Łaskiego nie był więc urzędowym wydaniem ustaw polskich, jak to niekiedy w podręcznikach do historii prawa i innych jest podawane, lecz w moim rozumieniu urzędowym zbiorem prawa. Chodzi tutaj o zbiór ustaw i innych aktów prawnych, który został wydany na polecenie władzy państwowej i który podawał do wiadomości powszechnej teksty obowiązującego prawa. Urzędowy charakter zbioru nadawał objętym w nim aktom prawnym walor autentyczności. Od daty ogłoszenia tego zbioru akty te obowiązywały w wersji zamieszczonej w zbiorze. Ponieważ nadano dokumentowi formę przywileju, w istocie był to kodeks, ponieważ był zbiorem norm prawnych wydanych czy obowiązujących na mocy samoistnego aktu prawnego. Tym samoistnym aktem prawnym był właśnie ten zbiór. Statut Łaskiego był więc kodeksem prawa. Co zawierał? Otóż był to kodeks prawa, jak mówiono wówczas, pospolitego, czyli powszechnego. Statut ten zawierał więc w pierwszej kolejności źródła prawa polskiego, statuty królewskie, dekrety królewskie, konstytucje sejmowe, traktaty międzynarodowe. Zawierał też spisy prawa zwyczajowego, konkretnie dwa spisy, jeden pod tytułem Zwyczaje Ziemi Krakowskiej i drugi Processus Iuris. Zawierał też źródła prawa obowiązujące w miastach, zwierciadło saskie oraz prawo miejskie magdeburskie, popularnie zwane Weichbildem. Zawierał również fragmenty prawa lubeckiego i prawa feudalnego, jus feudorum. Znamienne było zamieszczenie w statucie Łaskiego także traktatu prawniczego pod tytułem Summa utriusque iuris, summa obojga praw. Summa ta przypominała w swym kształcie i treści instytucję cesarza Justyniana. Był to w istocie podręcznik prawny i podobnie jak to uczynił cesarz Justynian, który do swojego wielkiego dzieła kodyfikacyjnego włączył instytucję, czyli podręcznik prawa, po to, żeby w oparciu o ten podręcznik uczono się prawa, uczynił to także kanclerz Jan Łaski, zarządzając umieszczenie w tym zbiorze wspomnianą summę. W dziele tym znalazły się też źródła prawa o charakterze mieszanym, państwowo-kościelnym. Ponieważ w owych czasach w Polsce prawo stanowione nie było wyłącznym źródłem prawa, lecz obok aktów prawa stanowionego obowiązywały również zwyczaje. Zamieszczono celowo w tym zbiorze 12 wolnych kart poprzedzonych apelem króla, aby wpisywać na nich miejscowe zwyczaje po uprzednim sprawdzeniu ich przez Kancelarię Królewską i zatwierdzeniu przez samego króla. Niewątpliwie wyróżnione miejsce w zbiorze zajmuje pradawna pieśń Polska Bogu Rodzica. Figuruje ona na początku zbioru i została potraktowana jako obowiązujący hymn Królestwa Polskiego. Zamieszczenie tych wszystkich tekstów przybliżało dzieło Łaskiego do ideału Corpus Iuris Regni Polonie, a więc do kodeksu praw obowiązujących w Polsce. Było to dzieło bardzo ambitne, czytane przez rzesze szlachty i nieszlachty, przyczyniało się do rozpowszechniania znajomości prawa w państwie, a więc do upowszechniania ideału
rządów prawa. Zwróćmy uwagę, że na samym końcu tego zbioru pomieszczony został ów dokument wydany na Sejmie Radomskim, konfirmacji, powszechnej konfirmacji praw, który król Aleksander polecił wydać 3 maja 1505 roku. Zobowiązywał on króla do jego następców do przestrzegania prawa. Otóż statut Łaskiego odegrał wielką rolę w życiu politycznym i prawnym Polski Jagiellonów. Dla szlachty stał się orężem w walce politycznej, jaka rozpoczęła się w latach 20. XVI wieku pod hasłami najpierw naprawy prawa oraz Sejmu Sprawiedliwości, Conventus Justitiae, to było jedno z pierwszych haseł ruchu egzekucji praw, a następnie egzekucji praw. Głosząc wspomniane hasła naprawy prawa, Sejmu Sprawiedliwości czy egzekucji praw, szlachta koronna zmierzała w istocie do demokratyzacji życia politycznego oraz do reformy państwa, jego finansów, zdolności obronnej, a także do naprawy wymiaru sprawiedliwości. Wśród głoszonych przez egzekucjonistów postulatów na czoło wybijały się hasła egzekucji dóbr oraz wykonania unii z Wielkim Księstwem Litewskim i inkorporacji Prus Królewskich. Bez znajomości prawa osiągnięcie tego sukcesu byłoby z pewnością bardzo trudne, a może nawet niemożliwe. Statut Łaskiego otworzył także drogę do podjęcia oficjalnych prac nad kodyfikacją prawa polskiego już w bardziej nowoczesnym tego słowa znaczeniu, to znaczy nad kodyfikacją zmierzającą do stworzenia systematycznego kodeksu prawa. Te prace podjęto w okresie panowania Zygmunta I. Przyniosły one, jak wiadomo, częściowe rezultaty w postaci tak zwanej formula procesus, bowiem całościowy kodeks, projekt kodyfikacji, korektura praw z 1532 roku ostatecznie nie została przyjęta. Statut Łaskiego był wykorzystywany natomiast przez wszystkich autorów kompendiów prawa polskiego, jak Przyłuskiego, Herburta i innych. W XVI wieku Polska w swej formie ustrojowej była Rzeczpospolitą, a więc państwem rozumianym jako dobro wspólne swoich obywateli. Bowiem termin Rzeczpospolita w moim rozumieniu to nie forma państwa, bo państwo było monarchią, ale wspólne dobro. Dobro to był sens Rzeczypospolitej, jaki dominował w XV i XVI wieku. Podstawy systemu politycznego tworzyły suwerenność prawa pospolitego, czyli powszechnego, wolności narodu politycznego, wtedy szlachty, oraz konsensus wszystkich sił politycznych kraju. Idea konsensusu, zgody narodowej wyłania się w sposób oczywisty z konstytucji Nihilnowi. Gwarancją siły i równowagi wewnętrznej tego państwa była zasada rządów prawa, wyrażana w popularnej maksymie in Polonia lex est rex. W Polsce prawo jest królem. Historia jest magistra vitae, historia jest nauczycielką życia. Poznając przeszłość, poszukujemy w niej wiedzy użytecznej w dniu dzisiejszym. Jaką naukę może dzisiejszy prawnik, obywatel III Rzeczypospolitej, wywieść ze statutu Łaskiego? Sądzę, że taką nauką jest świadomość istnienia w Polsce długowiecznej, czy nawet odwiecznej tradycji rządów prawa, jako fundamentu dobrze urządzonego państwa. Oczywiście nie chodzi tutaj o każde prawo, ale prawo stojące na straży dobra wspólnego Rzeczypospolitej oraz pospolitej, czyli powszechnej wolności. Prawo to winno hołdować trwałym zasadom cywilizowanego porządku prawnego. Otóż tego rodzaju zasady figurowały właśnie w statucie Łaskiego. Były to w statucie Łaskiego więc, możemy znaleźć zasady do dziś dnia uchodzące za fundament cywilizowanego porządku prawnego. I tak w statutach Kazimierza Wielkiego, notabene w tym roku możemy obchodzić 650-lecie statutów, albo 660-lecie, jak ktoś by wolał, bo data uchwalenia tych statutów nie jest zupełnie precyzyjna. Ale niemniej, w statutach Kazimierza Wielkiego, ustawie figurującej na czele statutu Łaskiego, jako pierwszą zasadę prawną znajdujemy zasadę ustawa nie działa wstecz, która występuje nie w tej formule, tylko w formule wyrażonej przez tłumacza statutów Kazimierza Wielkiego, Świętosława Wojcieszyna, i to tłumaczenie przeczytam. Gdyż wszystkie ustawienia i statuta wkładają się rzeczom, a dziejom przyjdącym, a nie przeminęły. Możemy znaleźć tam zasadę, nikt nie może czerpać korzyści z popełnionego bezprawia. Z kolei zasadę, nieposłusznym złoczyństwo nie przyniesie korzyści. Zasadę ochrony praw nabytych. W tłumaczeniu tego samego Świętosława z Wojcieszyna. Nikt ze swoich praw nie może być schytrzon, a chytrze pozbawion. Bardzo ładna formuła.
Dalej, nikomu nie wolno odmawiać prawa do obrony. Prawo do obrony jest prawem naturalnym. To także, to wszystko są fragmenty statutów Kazimierza Wielkiego. Dalej mamy prawo do bezstronnego, uczciwego i sprawiedliwego sądu. Także w statutach Kazimierza Wielkiego. Tu bym mógł mnożyć oczywiście tych zasad więcej, ale jeszcze na inne akty chciałbym się powołać. Z kolei w przywileju jedlińsko-krakowskim z lat 1430-33 znalazło się prawo nietykalności osobistej, znane jako przywilej neminem captivabimus misere victum, dzisiaj prawo człowieka. W figurujących w statucie łaskiego konstytucjach piotrkowskich z 1504 roku figurowało prawo o niełączeniu urzędów, incompatibilitas, chyba bardzo ważne, fundamentalne prawo. Wreszcie w konstytucjach radomskich z 1505 roku, poza konstytucją Nihilnowi, uchwalono także zasadę obowiązkowej promulgacji ustaw jako warunku ich prawnej mocy wiążącej. Kiedyś w latach 90. przeszacowna magistratura, jaką jest Trybunał Konstytucyjny, powołała się na zasadę lex instituitur cum promulgatur, odwołując się do dekretu Gracjana, prawda? Wspaniale, ale właśnie w Polsce także w 1505 roku ta zasada stała się fundamentalną zasadą prawną i nikt jej jak dotąd nie uchylił, a weszła do Konstytucji Polskiej w 1997 roku. Wcześniej odwoływał się do niej Trybunał Konstytucyjny. Do dziś dnia prawnicy posługują się przeróżnymi zasadami prawa. Odwoływanie się do zasad prawa stanowi podstawowy instrument prawniczego rozumowania. Otóż zasadami tymi operował także statut łaskiego. Zestawiając teksty prawa, każdy z artykułów opatrowano rubryką wyrażającą w sumaryczny, skrótowy sposób treść danego artykułu. To zresztą tutaj w tym folderze łatwo rozpoznać, ponieważ właśnie są wizerunki kart statutu łaskiego, gdzie tekst artykułu, przy tekście każdego artykułu figuruje taka rubryka. Chciałem powiedzieć, że już prawie kończę. Otóż chciałbym zwrócić uwagę, że w ten sposób łaski przybliżał teksty prawne. Dalej, ale dodajmy jeszcze, że Jan Łaski, jak też wszyscy prawnicy jego czasów, pod pojęciem prawa nie rozumieli tylko przepisy prawa pozytywnego, ale także normy prawa Bożego, objawionego i naturalnego, co oznaczało obowiązywanie ponad prawem ludzkim wyższego w istocie Bożego porządku prawnego, z którym normy prawne stworzone przez człowieka winny pozostawać w koniecznej harmonii. Na zakończenie tego wystąpienia przytoczę fragment zamieszczonego w statucie łaskiego podręcznika prawa, czyli owej Summa utriusque iuris, w której figuruje artykuł pod tytułem qualis sit lex, jaka winna być ustawa. Więc jaka winna być ustawa, jak uczy statut łaski? Ano tak, ustawa winna być uczciwa, prosta, słuszna, możliwa, konieczna, użyteczna i jawna, zgodna z naturą i obyczajem danego kraju, odpowiednia dla miejsca i czasu, sporządzona dla dobra wspólnego, a nie dla jakiejś prywatnej korzyści. Myślę, że wymienione przedmioty dobrej ustawy, także dziś, w 500 lat po ukazaniu się statutu łaskiego, nie straciły na aktualności. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie w imieniu nas wszystkich dziękujemy panu profesorowi za ten erudycyjny wykład, który dostarczył nam wiele radości, sądząc po roześmianych, uśmiechniętych twarzach. A miałem takie wrażenie w ostatnim fragmencie, że pan profesor cytuje nie statut łaskiego, ale jedno z orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. A teraz chciałbym poprosić panią profesor Sławomirę Wronkowską-Jaśkiewicz, prorektora Uniwersytetu Poznańskiego imienia Adama Mickiewicza. Bardzo proszę, pani rektor. Szanowny panie prezydencie, panie prezesie, dostojni państwo. Koncepcja państwa prawa, czy idea państwa prawa, pojawiła się w Europie, myślę, w tym momencie, kiedy utorowało sobie drogę przekonanie, że podległość jednostki tym, którzy sprawują w tej społeczności państwowej, w której ona żyje, władzę, musi utracić charakter podległości personalnej, poddanych względem władcy i zostać zastąpiona relacją o charakterze podporządkowania prawu.
Do tej idei nawiązują wszystkie późniejsze koncepcje państwa prawa, również ta nowoczesna, której źródeł szukać trzeba rzeczywiście w XIX wieku. Wtedy właśnie ukształtowały się dwa fundamenty państwa prawa. Pierwszy taki, że oto władza w państwie nie może być sprawowana arbitralnie, ale musi być uregulowana przez normy prawne, równe dla wszystkich i znane. I drugi fundament, że oto jednostce przysługują w prawie określone, w państwie określone nienaruszalne prawa człowieka, a władza powinna te prawa respektować. Obie te myśli próbowano na rozmaite sposoby realizować. Sporne w koncepcji państwa prawa było, a i pozostaje w pewnym stopniu to, jaka jest treść tych reguł, które mają wiązać wszystkich. Jakich trzeba użyć instytucji, jak zapewnić ich funkcjonowanie, aby ustrzec jednostkę przed arbitralnością władzy i zapewnić jej godną pozycję w społeczności państwowej. Przez wieki zabiegów o państwo prawa wypracowano na te pytania bardzo wiele niespornych odpowiedzi. Znamy je dobrze. Stabilność i przejrzystość reguł wiążących rządzących i rządzonych miała zapewniać konstytucja. Zrazu jako akt jedynie polityczny, choć bardzo uroczysty, ale potem jako akt o najwyższej mocy prawnej. Organy państwa miały sprawować władzę na podstawie udzielanych przez tę konstytucję upoważnień i w jej granicach. Władze w państwie miały być rozdzielone, a konstytucja wyznaczać miała każdej z nich zakres ich zadań, ale także zakres bardzo ważnej odpowiedzialności. Pogląd o ograniczeniach władzy stanowiącej prawo wzmocniły polityczne doświadczenia. W wieku XIX w europejskiej tradycji za gwaranta praw i wolności jednostki uznano parlament. Aż do pierwszej połowy ubiegłego wieku cieszył się ogromnym autorytetem. Dopiero po niestabilnych doświadczeniach parlamentów okresu międzywojennego, a zwłaszcza po gorzkich doświadczeniach dwudziestowiecznych reżimów autorytarnych i totalitarnych, odrzucono naiwną wiarę, że ustawy stanowione nawet przez demokratyczny parlament będą słuszne, a co najmniej przyzwoite. Okazało się, że rządy demokratycznej większości nie gwarantują ani poszanowania praw jednostki, ani tego, że stanowione prawo będzie przejrzyste, spójne, stabilne i jasne. I dopiero wtedy powrócono do myśli przecież nie nowej, że istnieje sfera spraw, w które nie wolno wkraczać prawodawcy, nawet jeśli tym prawodawcą jest reprezentacja narodu. Jego władzę miała ograniczać odtąd konstytucja i to już pojmowana normatywnie, a strażnikiem praw i wolności obywatelskich uczyniono w Europie sądy konstytucyjne. Właściwością ostatnich trzech, myślę, dziesięcioleci, może nieco więcej, inaczej niż w połowie wieku XIX i na początku wieku XX, zdaje się być poszukiwanie skutecznych mechanizmów ochrony jednostki już nie przez despotyczną władzą monarchy, ani nie przed zaborczą administracją, ale właśnie przed władzą, która tworzy prawo. Rozpoczął się czas twardych wymagań stawianych prawodawcy i stopniowo, dzięki temu, zaczął się rozszerzać zakres ochrony jednostki przed następstwami niekonstytucyjnego, wadliwego prawodawstwa. Do tych instytucji zabezpieczających, które wypracowano, doszły jeszcze z czasem dwie nowe. Mianowicie utorowała sobie drogę myśl, że prawa człowieka respektować powinien nawet ustrojodawca, a więc, że nawet tworząc konstytucję, nie jesteśmy swobodni w wyborze jej uregulowań. I druga, która przybiera postać tak zwanych norm konstytucyjnych niezmienialnych albo względnie zmienialnych, która doprowadzić ma do tego, żeby utrudnić zmianę konstytucji, w szczególności fundamenty ustrojowe konstytucji i niektóre prawa jednostki. Treść mają wyznaczać, co dzisiaj już wielokrotnie mówiłam, prawa człowieka. Zgoda co do nich zdaje się być największym osiągnięciem współczesnej Europy, bo stwarza jednolity, aksjologiczny fundament prawa, niezależnie od sporów, jakie toczymy co do treści poszczególnych uprawnień i co do zakresu ich ochrony. Dobra procedura prawodawcza ma służyć kilku celom. Ma zapewniać legitymizację społeczną decyzji prawotwórczych przez to, że gwarantuje swobodny dyskurs między społeczeństwem a instytucjami tworzącymi prawo. Ma sprzyjać gromadzeniu impulsów legislacyjnych pochodzących od polityków, grup interesów oraz reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego, tak by zdobyć wiedzę o istotnych interesach społecznych, uporządkować je, wypracować niezbędne kompromisy. Ma kojarzyć demokratyczny charakter tworzenia prawa z profesjonalnością, niezbędną po to, żeby opierać decyzje legislacyjne na rozległej wiedzy dotyczącej okoliczności działania. Ma wreszcie zapewniać sprawność procesu prawodawczego.
dobrze znane rozwiązania proceduralne, takie jak liczne konsultacje, zasięganie opinii, staranne wskazywanie rachunku korzyści i kosztów projektowanych regulacji prawnych, uzgodnienia i kolejne czytania w parlamencie, a także instytucje wstępnej kontroli decyzji legislacyjnych, oczywiście wydłużają ten proces, ale sprzyjają rozważnemu podejmowaniu decyzji i eliminowaniu partykularnych interesów oraz przeciwdziałają aktom politycznej instrumentalizacji prawa. Ograniczenia co do formy obejmują oczywiste postulaty generalności norm, abstrakcyjności norm, tego, żeby to prawo było pozbawione luk i rozmaitych niezgodności. Ale co ciekawe, w ostatnich dziesięcioleciach doszło do tych elementarnych wymagań jeszcze co najmniej takie, które potrafiłabym usystematyzować w trzy grupy. Do pierwszej zaliczyłabym bardzo bogaty zbiór reguł wskazujących, w jaki sposób dokonywać nieuchronnych przecież zmian w systemie prawa, tak, aby uczynić te zmiany najmniej uciążliwymi dla zainteresowanych. Do drugiej grupy zaliczyłabym takie, które wskazują, jak muszą być ukształtowane rozwiązania legislacyjne, ażeby nie miały charakteru pozornego, ażeby w szczególności przyznając uprawnienia, zapewniać faktyczne i prawne możliwości ich dochodzenia. Wreszcie do trzeciej grupy zaliczyć można takie, które wskazują, jak formułować teksty prawne, aby były precyzyjne i komunikatywne, po to, żeby stwarzać pewność co do treści i zakresu przyznawanych uprawnień oraz nakładanych obowiązków. Takie cechy jak spójność, funkcjonalność prawa, przejrzystość, komunikatywność, pewność zawsze były uważane za pożądane. Nie jest to więc nic nowego. Nowe wydaje się być to, że w praktyce państwa prawnego, aby zapewnić te cechy, zaczęto w niespotykanym dotąd zakresie posługiwać się prawem. Ono ma odtąd określać nie tylko, jakie instytucje i w jakiej procedurze mogą tworzyć prawo, ale także próbuje określać swoją treść i nadto wyznacza reguły, których nie da się wyczerpująco wymienić, a które nakazują władzy prawodawczej postępować w sposób jawny, przewidywalny, racjonalny i które tworzą coś na kształt etosu współczesnego prawodawcy. To, czy prawodawca respektuje wszystkie te reguły, stało się przedmiotem kontroli sądów konstytucyjnych, które uzyskały potężną władzę. Ponieważ kryteria kontroli nie są i w tym stanie rzeczy nie mogą być jednoznaczne. Rewolucyjna nieomal zmiana, jaka się dokonała, jeśli chodzi o te reguły, polega na tym, że ich respektowanie nie jest już uważane za cnotę władzy. Zakwestionowano więc skutecznie tradycyjny punkt widzenia, zgodnie z którym rzetelne prawo jest darem dobrego prawodawcy, zastępując je przekonaniem, że jest tego prawodawcy konstytucyjną powinnością. To pojawiające się z całą mocą we współczesnej koncepcji państwa prawa dążenie, żeby spozytywizować reguły tworzenia dobrego prawa i z niego samego uczynić tego prawa gwaranta, jest wyrazem wiary, być może naiwnej, w moc prawa, ale kolejną także już w historii próbą, żeby zabezpieczyć się przed nieprawymi ustawami. Gdyby przyszło mi odpowiedzieć na pytanie, którą spośród wartości, na jakich jest ufundowane współczesne państwo prawa, uważam za najdonioślejszą, odpowiedziałabym zaufanie. Zaufanie jednak nieuchronnie narażone jest na to, że może zostać nadużyte. Kształtowanie koncepcji prawa zdaje się ukazywać niekończący się trud poszukiwania, zgodnie z wskazaniami Johna Locke'a, zabezpieczeń, by zaufanie w stosunkach między członkami społeczeństwa a władzą publiczną nie zostało zawiedzione. Zapytać wolno, czy znaleziono zabezpieczenie ostateczne. Odpowiedź na to pytanie jest negatywna. Takie zabezpieczenie w tym porządku dyskursu nie istnieje. Nie znaleźliśmy niczego takiego, co zastąpiłoby trud poszukiwania czy starania o dobre prawo. A niezawodnym sprzymierzeńcem w tym trudzie zdaje się być kultura prawna. Jej współczesną postacią jest zbiór idei, przekonań, wartości właściwych dla koncepcji państwa prawa lub koncepcji rule of law. Samo określenie kultura prawna jednak jest wysoce wieloznaczne i zazwyczaj bardzo silnie zabarwione emocjonalnie. Spośród rozmaitych znaczeń wybieram to, w którym wyrażenie kultura prawna odnosi się do powszechnie podzielanego w danej społeczności, zwłaszcza we wspólnocie prawniczej, zbioru przekonań, jakie prawo być powinno, jakim celom ma służyć i dalej jak powinno być tworzone, interpretowane i stosowane. Niewiele nowego dodano tutaj do tego, o czym pięknie mówił na koniec swojego wykładu mój przedmówca.
Owym przekonaniom towarzyszy zbiór usystematyzowanych zasad i dyrektyw wskazujących, jak osiągać cele prawa, a z jakich metod przy ich osiąganiu trzeba zrezygnować. Takie ujęcie ma charakter normatywny. Nie opisuje zachowań, ale służy do tego, żeby je wyznaczać. Przez to, że kultura prawna jest zbiorem powszechnie podzielanych przekonań normatywnych, mającym cechy trwałości oraz ciągłości i przekazywanym jako dziedzictwo z pokolenia na pokolenie, spełnia rolę podobną do zwyczaju we wspólnocie. Kulturę prawną można wzmocnić aktami prawodawczymi, wyrażając w nich jej podstawowe zasady. Władza prawodawcza jednak nie może jej zadekretować, ponieważ zasady muszą znaleźć uznanie prawniczej wspólnoty. Dlatego kultura prawna jest trwalsza od prawa pozytywnego, ulegającego częstym zmianom. Wydaje mi się, że kultura prawna spełnia dwie podstawowe funkcje. Jedną z nich nazwałabym funkcją naprawczą. Powszechne to korygowanie błędów popełnianych przez każdego zresztą prawodawcę. Dobrze tę funkcję ilustruje bardzo prosty przykład, proszę mi wybaczyć, że takim prostym się posłużę, mianowicie reguła kolizyjna systemu lex posterior derogat legi priori. Jeśli prawodawca, stanowiąc nowe normy prawne, nie uchylił norm dawnych regulujących tę samą dziedzinę spraw, reguła ta podpowiada nam po prostu, które z tych norm uznać za wiążące. Koryguje więc zaniedbanie prawodawcy, nie dopuszczając do tego, by w systemie obowiązywały normy z sobą niezgodne. Pełni więc rolę podobną do zasady sprzeczności w logice, która chociaż bardzo prosta, fundamentalnie porządkuje nasze myślenie. Kultura prawna pełni także funkcję ochronną. Chroni prawo przed arbitralnymi aktami władzy politycznej. Wskazuje bowiem standardy, których władza nie może naruszyć bez narażenia się na zarzut, że sprzeniewierza się powszechnie podzielanym wyobrażeniom o prawie i o wartościach, którym prawo służy. Owe standardy pełnią dla prawodawcy z jednej strony rolę drogowskazów, ale także kryteriów krytycznego osądu treści i sposobów, w jakie prawo jest tworzone. Zaznaczyć trzeba, że te dwie obronne reguły interpretacyjne, wypracowane jeszcze u schyłku poprzedniego państwa, nie są powszechnie akceptowane w niektórych krajach Europy. Nie są na przykład przy interpretacji prawa Unii Europejskiej dokonywanej przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Są wytworem lokalnym naszej kultury reagującej na lokalne niebezpieczeństwa i lokalne zagrożenia tamtego okresu. W historii Polski był okres niekrótki, o którym mówił pan profesor, w którym pojawiły się zaskakująco nowoczesne poglądy na prawo i na proces jego tworzenia. Nie będę ich przypominała. Był też w naszej historii okres, w którym kultura prawna przekazywana jak normy etyczne w procesie prawniczej edukacji oraz we wzorcach osobowych wybitnych przedstawicieli prawniczej profesji spełniała rolę ochronną przed arbitralnością autorytarnego prawodawcy. Po uchwaleniu Konstytucji w 1997 roku, w której wyrażono wprost zasadę demokratycznego państwa prawnego i wedle niej ukształtowano wiele instytucji państwowych, po wstąpieniu Rzeczypospolitej do Unii Europejskiej i wobec utrwalonego orzecznictwa najwyższych sądów, nastał znowu, jak wolno przypuszczać, okres udziału Polski w dialogu, w toku którego kształtuje się kultura europejska dnia dzisiejszego, a której znamiennym rysem jest wyraźne podwyższanie standardów prawa. Kultura prawna powstaje w swoistym dialogu myśli politycznej, idei politycznych, filozofii, nauki prawa i orzecznictwa sądowego. Czerpie z doświadczeń politycznych tych krzepiących, ale może bardziej jeszcze tych bolesnych. Pewne jej komponenty pozostają niezmienne, inne ulegają historycznym zmianom. Jest inspirowana pewnymi ideologiami, ale nie jest z tymi ideologiami tożsama. Nie można jej również utożsamić z prawem. Niektóre zasady kultury prawnej, jak choćby te najoczywistsze, wyrażone paremiami lex retro non agit czy indubio pro reo, bywają wprost formułowane w tekstach aktów prawnych i wtedy siła ich obowiązywania polega również i na tym, że są stanowione. Są też takie zasady kultury prawnej, które nigdy nie zostały wyrażone w tekstach prawnych, ale które wspólnota prawnicza jednomyślnie uważa za wiążące. Zdarzają się jednak i takie przypadki, kiedy normy stanowione przez prawodawcę, a bywa, że zamieszczone w konstytucjach, choć tetycznie obowiązują, nie stają się komponentami kultury prawnej, ponieważ nie zyskują powszechnej akceptacji i nie wschodzą do wspólnoty myślenia o prawie. Z drugiej strony jednak kultura prawna wpływa na treść aktów prawodawczych, a zwłaszcza na sposób ich interpretowania.
bywa wobec praktyki prawodawczej funkcjonalna, wspierająca ją, jeśli tworzący prawo i stosujący respektują jej reguły, bywa także dysfunkcjonalna wobec aktów lekceważącego ją prawodawcy. Siła jej praktycznego oddziaływania w dużym stopniu zależy od sukcesów procesu edukacyjnego. Od tego, na ile jej zasady i reguły przyswoi sobie wspólnota społeczeństwa obywatelskiego i wykaże gotowość kierowania się nimi i ich egzekwowania. Kultura prawna jest więc swoistym środowiskiem prawa stanowionego, a może lepiej powiedzieć przepisów stanowionych przez prawodawcę. Wyprzedza prawo, wskazując prawodawcy cele prawa i akceptowalne środki ich realizacji. Pełni funkcję naprawczą wobec prawodawczych błędów, ale też dostarcza bezlitosnych kryteriów oceny norm, które prawodawca stanowi. Jest autonomiczna wobec władzy prawodawczej i polityki i upomina się autonomią prawa. Zasady i reguły, które się na nią składają, chronią fundamentalne wartości prawa, takie jak pewność, jawność, zaufanie i dzięki temu chronią zdolność prawa do kształtowania ładu społecznego. Jest zatem cennym dobrem. Wspólnota prawnicza, mimo że ją tworzy, nie jest powołana do tego, żeby nią dysponować, lecz żeby jej strzec. Jesteśmy przede wszystkim kustoszami kultury prawnej. Bardzo serdecznie dziękuję pani rektor za ten wspaniały wykład. Szczególnie ja jestem wdzięczny za zwrócenie uwagi, jak ważną, istotną kategorią prawną jest zaufanie. Serdecznie dziękuję za obecność w czasie tej uroczystości. Serdecznie państwa zapraszam do zwiedzenia naszej skromnej wystawy, chociaż jest tam wiele wspaniałych eksponatów, które jednak świadczą o tym, że ona wcale nie jest taka skromna. I jeszcze na chwilę rozmowy i kawy. Serdecznie dziękuję.